Tak jak co roku tradycyjnie odbyło się pasowanie na ucznia tu w Polskiej Szkole Społecznej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach. Dzieciaki przygotowały koncert. Wystąpił zespół Słoneczko, które tu funkcjonuje przy Polskiej Szkole Społecznej w Domu Polskim tu w Baranowiczach. Każde dziecko otrzymało plecak, który jest prezentowany przez Fundację Pomoc Polakom. No i miałam zaszczyt wręczyć te plecaki. Również miałam zaszczyt pasować na ucznia tu pierwszaków w Polskiej Szkole Społecznej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach. Nasza społeczna szkoła polska imienia Tadeusza Rejtana w Baranowiczach w tym roku szkolny rozpoczęła w sumie 33 rok pracy. W ciągu tych wszystkich lat wykształciliśmy dużo młodych Polaków. Część z nich mieszka na Białorusi, część wyjechała do Polski. Mamy również dużo swoich absolwentów w świecie. Konkretnie w tym roku mamy ponad 800 osób. Wśród nich 51 to są pierwszoklasiści i mamy nowych uczniów na różnym szczeblu. Bardzo się staramy, żeby ta szkoła nasza była atrakcyjna, to znaczy nie tylko uczymy języka polskiego, również wychowujemy, uczymy kochać Polskę, pokazujemy kulturę, tradycje na podstawie naszych doświadczeń tu szkolnych, ponieważ większość naszych nauczycieli to są też uczniowie naszej szkoły, a teraz już wykonują inne role. Bardzo lubię swoje dzieci. Moje dzieci są najlepsze, które chodzą do mnie. Na razie wszystko jest w szkole prowadzone, wszystkie zajęcia. No a dalej to już ze względu na sytuację będziemy rozpatrywać, znaczy różne momenty. Może być to nauczanie hybrydowe, być może, w zależności od wieku. Być może to będą zdalne zajęcia. Języka polskiego już przez 11 lat, więc dzisiaj już jestem 11-klasistką. Bardzo podoba mi się, bo mam zamiar studiować w Polsce. Chciałabym dostać na studia wymarzone swoje i bardzo podoba mi się tym, że mogę rozwijać swój język ojczysty, brać udział w różnych konkursach, śpiewać w chórze, recytować wiersze różne. No bardzo fajnie jest tutaj.